Dzień dobry Państwu, bo to już zarazem nasze ostatnie wystąpienie i spotkanie, z tego co wiem. Tak jak mogą Państwo sobie zobaczyć, jestem Maciej, więc Maciej to też taki synonim fajnych chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam po tych lasach chodzą, ale też się interesują tymi, tymi kwestiami właśnie tożsamościowymi. I może tak krótko, ja bym zachęcił Państwa do takiego małego ćwiczenia, które teraz poczynimy. Bo często, kiedy mówimy skąd przyjeżdżamy, ja też Państwu powiem za chwilę skąd przyjeżdżam, to mówimy e, miejscowości, gminy jednym słowem budujemy to naszą tożsamość w oparciu o, o te etnonimie miejscowościowe. A pomyślcie, nad którą rzeką najbliższą Wam mieszkacie. Gdzie ona jest? Jak się nazywa ta rzeka? Ponieważ rzeki tak jak płyną tak budują pewną tożsamość ludzi z różnych y, części y, czasami odległych, tak jak ta, ta wspomniana pilica prawda, która płynie aż. Z Małopolski i dopływa do Wisły. I tak sobie myślę, że ta opowieść będzie opowieścią właśnie o rzekach. Jacek prosił mnie, żebym tym razem powiedział, co rośnie nad tymi rzekami, więc ja zrobię sobie taki mały skrót. Będzie dużo zdjęć, ale to wszystko będzie zagęszczone i to jest taki przewodnik, którego myśl przewodnią za chwileczkę poznacie. Jestem popularyzatorem nauki, zajmuję się też oprócz badań, tam wspomniany był Wielkopolski Park Narodowy, ale też miałem przyjemność badać Białowieski Park Narodowy i Biebrzański Park Narodowy. Tak, w Podlasie. Tak, Podlasie, ślub braliśmy z Natalią na Podlasiu w Białowieży. Co roku jeździmy na Podlasie, także, ale różne zakątki tego Podlasia, więc naprawdę znam to bardzo bliski obszar. Dla mnie bardzo bliski jest tym wszystkim, żeby... Starać się opowiadać o przyrodzie tak, jak sam ją widzę, a widzę ją jako proces, jako fenomeny, czyli coś takiego, co niekoniecznie musi mieć nazwy, ale raczej bardziej chodzi w tym wszystkim o to, co takiego ciekawego dzieje się w tej przyrodzie wokół nas i z tą myślą Was dzisiaj zabieram na, na podróż w Dolinę Rzeki. Skąd jestem? Jestem, tak się identyfikuję, mieszkam w Kasztelanie Ostrowskiej. Jest to właśnie region lub czasami mikroregion w krainie wielkopolskiej ponieważ Wielkopolska też nie jest regionem, a krainą historyczno-geograficzną, bardzo niejednorodną, składającą się z pomniejszych regionów i Kasztelania Ostrowska jest takim obszarem, który wydobyliśmy, stąd ta bliskość tej, tej, tej prezentacji wcześniej, z pewnej narracji historycznej, ponieważ informacja o czymś takim jak Castellum de Ostrow, czyli z łaciny Kasztelania z Ostrowa, jest już zapisana w buli gnieźnieńskiej z 1136 roku. I ten obszar, na którym nie zaznaczyliśmy podziałów administracyjnych współczesnych, ponieważ one nie odzwierciedlają realiów też takich kulturowo-przyrodniczych, no to byśmy powiedzieli, że to jest obszar między Poznaniem a Agnieznem. E, Mamy po środku tutaj jezioro Lednickie. Długie jezioro ułożone z północy na południe. E, jezioro największe w naszym regionie, polodowcowe, na którego e, środku jest wyspa Ostrów Lednicki. I tam się wszystko zaczęło. Tam mieszkał Mieszko I, potem jego syn Bolesław Chrobry. E, to tam Jedna z hipotez mówi, że mógł odbyć się chrzest polski. Zaraz blisko jest Poznań i Gniezno, które są w jedną stronę na zachód o dzień drogi targowej, a drugie są w drugą stronę, więc kupcy w Kasztelanii Ostrowskiej się zatrzymywali w Pobiedziskach i tutaj mogli się napić, mogli się, mogli się przespać. I co jest bardzo ważne, to jest obszar, który jest tożsamościowo dla nas bardzo ważny, ponieważ on jest odrębny wobec Poznania i Gniezna i też długie lata... Pod skórą wszyscy czuliśmy, że tak jest, ale coś takiego się zadziało, że na kartach historii został wymazany ten obszar jako nazwa własna. Co prawda, to też ma swoje uzasadnienie w tym sensie, że to jest nazwa pewnej formy administracji grodowej, organizacji życia w państwie pierwszych piastów, która miała inny wymiar niż dzisiaj. Ale to wszystko zostało i u nas. Właśnie siatkę tego, tego obszaru wyznaczają między innymi rzeki Mokradła, więc to też pokazuje, że do dzisiaj te granice są wyznaczane przez przyrodę. A jeśli mowa o rzekach, no to za chwileczkę do nich popłyniemy. Jeśli chcemy teraz z, tego, z tej autoprezentacji przeskoczyć do właściwego tematu, czyli do rzek, to krótkie przypomnienie, jak to wygląda. Rzeka, bo o niej będziemy mówili jest obiektem przyrodniczym, która inaczej funkcjonuje niż na przykład lasy, niż wrzosowiska, łąki, ponieważ jest swego rodzaju układem liniowym, czyli może mieć bardzo długą, swój długi przebieg, a jednocześnie y, wzdłuż koryta dzieją się powtarzalne pewne sekwencje co jakiś czas, a w poprzek dzieje się wszystko inne. I stąd na przykład na wysokich brzegach mamy lasy łęgowe, lasy związane z wylewami rzeki, Chyba, że to są małe rzeczki, to wtedy są to strumienie śródleśne. I mamy obszary tak zwanych teraz rzecznych, czyli obszarów zalewowych, które w czasie na przykład ostatniej powodzi nad Odrą mogły się na nowo ujawnić jako obszary, które wiele kilometrów od koryta zostały po prostu pokryte wodą. No i mamy wreszcie tą koryto rzeki. I kiedy jechałem tutaj do was, myślałem sobie o tym, co wam się może po prostu przydać. Czy możecie wrócić do domu z takim poczuciem, że coś się nowego wam ułożyło, usystematyzowało. Więc kluczem do dzisiejszej dyskusji, tego co zaprezentuję, będzie to, że poznamy pięć czynników, które deter determinują różnorodność przyrodniczą wzdłuż rzeki. Podpowiem, że wszystkie fotografie, które zobaczycie, będą mojego autorstwa bez dwóch. Wspomnę o nich, cała reszta to jest przyjemność wielka dla mnie wspominać moje wyprawy dokumentacyjne i eksperckie podczas wizyt właśnie we wspomnianych parkach narodowych i miejscach przyrodniczych w całej Polsce. Więc zacznijmy od pierwszego czynnika, którym jest właśnie ta szerokość doliny i szerokość koryta jako taki czynnik, który powoduje, że zaraz zobaczycie na, na konkretnych fotografiach, determinuje, co takiego ciekowego rośnie i ponazywamy sobie te rośliny. Bo głównie o nich będę mówił, chociaż będzie też coś ze zwierząt. Tu mamy przykład rezerwatu Czarne Doły, on jest akurat w południowej części województwa wielkopolskiego, koło Leszna, gdzie mamy jedne z najmniejszych cieków w Polsce, czyli śródleśne drobne strumienie. To jest taki układ, który często w okresie lata może całkowicie wysychać, więc organizmy, które tutaj będą żyły, mają tej wody mało, same nie mogą być zbyt duże, więc ogromnego szczupaka tu się nie znajdzie, ale one są też bardzo ważnym układem hydrologicznym, który w Polsce został przez lata bardzo zmieniony, i u nas tych drobnych cieków, szczególnie niestety wyprostowanych, jest najwięcej. No bo najłatwiej było coś wyprostować, przegrodzić, przekopać. I też wspomniane to, to, to gospodarowanie olenderskie też o tym mówi. Ta akurat stróżka leśna dopływa do jeziora i tam kończy swój bieg. W takim zakresie, jak widzimy, rośliny wchodzą do samego korytarza rzeki, są w stanie nawet poprzerastać tak, że nie widać w ogóle jej nurtu. Mamy też większe cieki, które w Polsce... Często kojarzymy z rowami. Już nie wiemy, czy to są rowy sztucznie wykopane, czy to są wyprostowane cieki. To akurat jest naturalny ciek w północnej części Biebrzeńskiego parku narodowego, który jak widzimy, już tej wody ma więcej. Jakby tak wpaść latem, no to już się do pasa wykąpiemy w wodzie, ale nawet tutaj tej wody jest jeszcze na tyle dużo, żeby nie zarastać środkowego biegu, natomiast w pełni koryt jest wypełnione. No właśnie czym, to już możemy powoli sobie wchodzić w temat gatunków. Przede wszystkim trzcina i mamy tutaj. Grążele. Grążel żółty nie raz się tutaj dzisiaj pojawi i on, on też będziemy go dzisiaj wielokrotnie omawiać na różne sposoby. Następnie mamy zbiorniki, yy, które są związane z rzekami, czyli na przykład To jest główne, główny nurt tej, tej rzeki, która dopływa do Biebrzy, a po prawej będzie jej Starorzecze, czyli taki fragment, w którym rzeka już aktywnie nie płynie, woda już stoi tak w jeziorze, chociaż zdarza się, że Starorzecza potrafią w wyniku podniesionej wody z powrotem odżywać i odcinać inne fragmenty. To, co widzimy tutaj, to jest fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego zupełnie poza szlakami. To są zdjęcia robione przeze mnie z kajaka, bo wszystkie te strumienie musieliśmy przepłynąć. Dokumentacja to jest aktualna Biebrzańskiego Parku, więc te wyniki są między innymi mojego autorstwa dla Parku Narodowego. To jest olsza czarna, która jest drzewem często nad rzekami spotykanym, bo znosi zalewanie, szczególnie takie długotrwałe. Jej korzenie są w stanie wytrzymać brodzenie w wodzie a z drugiej strony olsza czarna lubi gleby żyzne, ale kiedy tej żyzności będzie miała za mało, to jest w stanie zaangażować w swoich korzeniach, w brodawkach korzeniowych, bakterie, które pomogą zgromadzić azot. To jest bardzo ciekawe, bo jak się podkopie ziemię i znajdzie się taką brodawkę, taką bulwę na, na, na korzeniu, to jest narość, w której żyją bakterie i te bakterie są w stanie pobierać z powietrza atmosferycznego azot, kumulować go i zupełnie tak, by nawóz dozować bezpośrednio do korzenia. W drugą stronę roślina oczywiście daje pyszne, słodkie soki i karmi tych swoich, swoich podopiecznych. Więc jest to ciekawy przykład symbiozy, gdzie tego, o tej porze roku możecie zobaczyć, że niektóre olsze zrzucają zielone liście. One po prostu nie muszą szczędzić i mogą sobie pozwolić na zrzucenie zielonych liści, no bo mają takich autonawozujących mieszkańców w swoich korzeniach. Wreszcie mamy już rzeki całkiem pokaźne i te rzeki to już są takie, można powiedzieć, jeziora, chociaż są wodami płynącymi. O czynniku tego, jak woda płynąca wpływa na to, co rośnie w tych rzekach, za chwileczkę powiem, bo to jest niesamowicie ciekawa historia. Oczywiście większe rzeki, tak jak Wisła, Odra, Bóg, Warta, te rzeki, w samym centrum, też z powodu niestety zmącenia, one są właściwie bez roślin. Tam, w tej części środkowej nurtu, może być tak, że z samego dna właściwie mamy tylko żwir, piach. Kamienie i nic więcej tam właściwie nie jest w stanie urosnąć, bo są to już bardzo głębokie rzeki. W tych płytszych, tak, jak na przykład w tym fragmencie biebrzy, na brzegu jeszcze rośliny są, w głębi mogą być, a w tych największych fragmentach biebrzy już właściwie zdarzają się takie miejsca bez roślin. No dobra, drugim parametrem, którym modyfikuję to, jak rośliny pojawiają się w takim nurcie rzeki, jest głębokość przepływu, czyli to, że w płytkich rzekach będą inne gatunki w głębokich rzekach. Jeszcze inne. No i tu mamy przykład tego, co widzimy. Ja do tej rośliny w pewnym wrócę. Zapamiętajcie sobie, wygląda jakby sałata rosła w środku rzeki. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, co to może być już teraz? Co to jest? W polskich rzekach taka sałata. Tego jest mnóstwo. Dobra, odkryj karty później, jak już dojdziemy do tej rośliny. Poznacie po kwiatach. To jest przykład rzeki, która płynie stosunkowo wolno, latem, ale na wiosnę ma większe wezbrania, dlatego nie ma roślin, które porastają jej bezpośrednią toń. To jest ta roślina, o której mówię. Coś bardziej wam to mówi? Sałata rzeczna, dobra, to jest rzeczna. Wrócimy, ja takie nazwy będę używał. E, użyję w momencie odpowiedniej nazwy botanicznej, ale do tego momentu sałata rzeczna to jest niesamowicie ważna roślina, bo w niej mło, może młody na rybek się chować. I są to swego rodzaju podwodne łąki, w których toczy się życie. Pomyślcie sobie teraz, czy w rzekach, które są koło Waszych domów, a to zadanie zrobiliśmy na początku, mieliśmy sobie przypomnieć, gdzie mieszkamy, tak? Czy coś takiego kojarzycie? No to dobrze, bo w większości rzek w Polsce zdegradowanych niestety już takiego obrazu nie ma. Jeżeli jest, to znaczy dobrze rzeki są filtrowane i one też pełnią tę funkcję właśnie taką natleniającą. Niestety w większości rzek w wyniku spływu nawozów te rośliny obumierają, po prostu obrastają różnego rodzaju glonami. No dobra, mamy wreszcie pewną roślinę, która jest też tutaj obok niej to jest rdestnica. O rdestnicy za chwilę powiem, bo jest to bardzo ciekawa roślina to jest rdestnica nadwodna. Pytamy, co w rzece rośnie. Rosną rdestnice, ale te rdestnice, które są w stanie wytrzymać nurt. I ta rdestnica ma dwa typy liści. Jeden typ liści jest pod wodą. I to są liście takie wstęgowate, bardziej półprzezroczyste. Oraz ma liście nawodne. Stąd jest roś... to jest rdestnica nawodna. I ta rdestnica ma naprawdę przepiękny wygląd, a jednocześnie długość, Kilku metrów, może mieć 5, nawet 6 metrów długości, w rzekach, które mają na przykład 1,5 metra głębokości. No bo się w całości kładzie, wzdłuż nurtu, i w ten sposób jest w stanie rosnąć. I zobaczcie, że jest to fragment rzeki, gdzie nurt główny jest po lewej stronie, a po prawej jest zacisze. I dlatego tu jest w stanie się korzenić i spowalniać też bieg. Mówimy też o tym dlatego, że ta, te rośliny pełnią ważną funkcję dla spowalniania biegu rzeki i y, unikania sytuacji powodziowych. Dlatego też te rzeki, gdzie mają rozwiniętą tą spontaniczną roślinność, jest jej całkiem sporo, mają niesamowicie ważną funkcję, dlatego żeby tej wody tak szybko nie przepuszczać do Bałtyku. Dobrze, i spójrzcie, co teraz tu mamy. Mamy tutaj kwiaty tej rdestnicy, bo ona też kwitnie. Jak wszystkie rośliny na świecie, albo kwitną, albo zarodnikują. Wszystkie. Więc mamy tu sytuację, gdzie ta roślina w środku wiosny i z początkiem lata wypuszcza pędy kwiatowe. One są pod wodą, ale w pewnym momencie muszą być wychylone do świata pozawodnego, bo metoda zapylania jest no właśnie jaka. Co zapyla tutaj? Co jest tym czynnikiem zapylającym? Rdestnice. Pszczółki. Niektóre tak. Rośliny są zapylane pszczółki. Ważki też. Zdarzają się. A tu wiatr. Ona jest jak, słaci jak sosna, wiatropylna. Tak jak sosna żółto maluje świat i kałuże, tak ona też pyli, co ciekawe, ma też zjawisko przedsłupności. To jest takie zabezpieczenie, żeby samemu się nie zapłodnić. No w ogóle zachęcam Państwa, żeby też o tym myśleć, żeby samo zapłodnianie nie jest dobre, także generalnie w przyrodzie unikamy tego typu zjawiska, a w przypadku tej rdestnicy polega to na tym, że najpierw wyrastają dojrzałe słupki, zaś pyłek wysypuje się później i dzięki temu nie dochodzi do, no właśnie, tego... Zakochania w sobie <laughs> i owoce są w takim razie miłości pośrednie między kilkoma roślinami. Spójrzcie dalej. Jeżeli nurt jest bardziej wartki, możecie spotkać rośliny, które tworzą taśmowate, długie, wstęgowate liście. Pomyślmy, co to jest. Ja mam taki przykład naprawdę bardzo długich nici. To nie są zbyt częste rośliny. Często niektóre z nich wręcz są bardzo rzadkie. Na przykład wspomniane w tym, w tym roku... Takie najlepsze, właśnie rzeki z, tym, z tą rośliną, którą zaraz powiem, co to jest, są w Kotlinie Kłodzkiej. Najpiękniejsze rzeki włosienicznikowe, bo teraz się nazywa włosienicznik, jak włosy z wody wyciągnięte, są koło Lądka Zdroju i koło Stronia Śląskiego. Czyli właśnie teraz to, co się stało, te, te zjawiska powodziowe wyczyściły koryta i na wiosnę dopiero te rośliny odbiją. I takie długie wstęgi na moście w, w tych miastach, które są dotknięte powodzią, można było zobaczyć, jak one takie długie wstęgi ciągną się pod mostami. A ta, ta roślina, włosienicznik, właśnie potrzebuje nurtu. Gdyby, gdyby ją wyciągnąć z wody i wsadzić ją do jeziora, obrośnie glonami. Więc tak naprawdę ona tak falując, dosłownie tak teraz wykonuje ten ruch, otrzepuje się ze wszystkich nadmiarów glonów i daje radę ten nurt e, wytrzymać. E, tak wyglądają jej kwiaty. Ma takie białe kwiaty, które pokazują, że należy do rodziny jaskrowatych. Po prostu jest kuzynką jaskra. E, I włosieniczniki, nazywane też jaskrami wodnymi, e, są takimi roślinami, które z kolei zapylane są przez co? Przez... Jak taki... Nie! No nie, tym razem nie wiatr. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Owady w ogóle. O, dobra, stosujemy tą precyzyjną narrację. E, wszystko, co zjada pyłek i lubi pyłek, tak? Czyli one tutaj, między innymi pszczoły, też, chociaż na bagnach wybrzańskich, raczej tutaj pasieki nie znajdziemy tak blisko. I zobaczcie, że one właśnie taki niewielki fragment w tej rzece zajęły blisko szuwarów. Dobrze, kolejne rzeki, które teraz powiem, nie mają takiego wartkiego nurtu, są bardziej żyzne. Część z tych rzek, zobaczcie, że jak już są głębsze, to mają też taką strefę bezroślinności. Taką strefę bezroślinności wynurzonej, wszystko jest zanurzone. Jeżeli tej wody i tej, tego nurtu będzie jeszcze mniej, pojawią się rośliny takie, które tu widzimy, czyli wszelkiego rodzaju lemneidy. Te rośliny, które pływające liście wypełnione są powietrzem, a przynajmniej jakimiś gazami, mogą unosić się na wodzie zupełnie jak koło dopływania. Część z nich Państwo znacie, to są takie zgrupowania, szczególnie w zatoczkach, wskazują, że nie ma wartkiego nurtu w rzece. One mogą też tworzyć się na takich wysepkach, gdzie na przykład takie wysepki tworzone są z mięty nadwodnej. Mięta nadwodna ma te właściwe, że może być spotkana na łąkach, tak ukorzeniać się normalnie na łące, ale w przypadku Biebrzy mięta nadwodna tworzy pływające korzuszki. Ona się w stanie jest unosić tworzy rozłogi i w ten sposób pływa na powierzchni wody, tworząc takie wyspy. Niektóre takie wyspy, które widziałem, płynęły po rzece, mając powierzchnię 2 metrów kwadratowych na przykład. I one wtedy faktycznie tworzą zgrupowanie splątanych roślin, na nich też czasami łabędzie tworzą gniazda, jak gdzieś się przyczepią, więc mają też taki walor. I zaskoczę Państwa, my często mówimy rzesa wodna, tak? Ale moim zadaniem dzisiaj Wam powiedzieć, żebyście wrócili do domu z baczną obserwacją, ponieważ mamy kilka gatunków lemnejdów w Polsce i na przykład niektóre z nich, to jest moja ręka, to jest po lewej stronie ta, która ma takie większe, błyszczące liście, to jest spirodela wielokorzeniowa. Ona jak się obróci, liść pod spodem jest bordowa. Taka, dobra, nie bawię się w kolory, no czerwona, <grywania> czerwonawa. Ach, pomóżcie do ma, ma, ma takie właśnie zabezpieczenie, które pozwala, że jeżeli za ostre światło świeci, czerwony kolor pod spodem liścia pozwala zabezpieczać roślinę przed przegrzaniem systemu. Tak to działa. Po prawej stronie zaś mamy dwie rośliny należące do rodzaju rzęsa, ale to nie są te same rzęsy. Ta na dole to jest ta rzęsa drobna, najczęściej spotykana w miejskich stawkach, w jakichś bajorkach, w miejscu, gdzie jakieś kaczki się pojawią, przyniosą na nogach. Zaś u góry mamy rzęsę trójrowkową, i ona jest rzęsą, która w całości żyje pod wodą. Ona tylko właściwie lekko się wynurza i żyje pod wodą, i jak się wymiesza czasami rzęsy, to na wodzie jest rzęsa drobna i spirodela, a pod spodem rośnie druga rzęsa. Warto spojrzeć sobie. No właśnie. Rzęsy mają tę właściwość, że jak rosną głębokim kożuchem, to mogą sprzyjać temu, co tutaj widzicie Państwo, czyli to jest pijawka końska. To jest taki olbrzym nawet. Pijawki końskie, jak sama nazwa wskazuje, są potężnych rozmiarów one też są mieszkańcami tych bagien biebrzańskich, więc kiedy Jacek mówi, co rośnie w biebrze ja mówię, no co rośnie, ale co rośnie pośród nich? Rosną bardzo duże pijawki. Dobra, i teraz faza taka, kiedy ten nurt zaczyna być wolny i następuje zjawisko zarastania rzeki właśnie takimi kożuchami. I to na pierwszym pranie roślina to jest szalej jadowity. Szalej jadowity, ktoś się szaleju najadł. Cykuta, trująca, wykorzystywana do zatruwania strzałek, do zatruwania wszelkiego rodzaju grotów, które miały szkodzić bądź wojownikom, bądź zwierzynie, na które się polowania odbywały. Cykuta ma te właściwe, że ona potrafi pływać też, ponieważ jej korzenie wypełnione są, jakbyśmy sobie tak przecięli korzeń, ma takie wewnętrzne komory powietrzne i ona jest w stanie pływać normalnie na wodzie, tworząc takie kożuchy. Zbierana była cykuta przez ludzi raczej na cele takie niecne. Chociaż zdarzają się przypadki, kiedy ludzie w Europie mylą cyklu z innymi roślinami nadwodnymi. Teraz jest moda na zbieranie, nie moda, źle powiedziałem, to nie jest moda. Trend, pozytywny trend na zbieranie dzikich roślin, na powrót do tej tożsamości też etnobotanicznej. I mamy sytuację, kiedy zdarzają się co roku w Europie przypadki pomyłki z szalejem i ludzie giną, umierają. Tu głównie jest taka sama funkcja porażająca, jak, jak układ pokarmowy, jak niektóre grzyby. Trzecia rzecz, która modyfikuje tą różnorodność, to jest struktura podłoża. i podłoża. podłoża. Idźcie za mną, za tym nurtem myślenia, że cały czas widzimy, że te, ten, ten taki sekret różnorodności przyrodniczej rzek polega na tym, że powstaje dużo niesamowitych fenomenów. Tu gdzieś zatoczka, tu gdzieś załom, tu gdzie wypłycenie. Jeśli myślicie o swoich rzekach, czy one są różnorodne lub właśnie nie są różnorodne, to pomyślcie o tym, czy te rzeki są bogate w różnego rodzaju tego fenomenu. Rzeki, gdzie jest dużo różnego rodzaju różnych niesamowitych okoliczności, będą właśnie bogate w gatunki, ponieważ te przyczółki są miejscami rozwoju tej różnorodności przyrodniczej. No to punkt trzeci, struktura i chemizm podłoża. To był spływ kajakowy mała rzeką Wełną. Rzeka Wełna płynie przez województwo, województwo wiekopolskie, od Gniezna, w okolica Gniezna ma swoje źródła, do okolic na północ, od Poznania wpada do Warty. I to jest przykład takiej rzeki, której dosyć bystry nurt jest połączony z tym, że są kamienie. To jest rzeka nizinna, ale ma fragmenty górskie. Czyli ma właśnie takie kamieniste dno, gdzie właściwie, zobaczcie, w ogóle nie ma szuwarów. Biebrza, po horyzont szuwary. Trzcina, której czasami nie szło przejść, bo miała 2,5 do 3 metrów. Tu spokojnie można podejść. Jest to zjawisko naturalne. Pod spodem widzimy to naszą sałatę. Czyli nie tylko nad biebrą ona rośnie, rośnie, także w zachodniej części kraju. Co to jest, jeszcze nie ujawniam. A właśnie, jest dobrze napowietrzone, natlenione i ona jeszcze wzmaga to. Dalej mamy takie sytuacje, że jeżeli mamy zalesione układy, to rzeka też ma nieco inny przebieg nurtu, ponieważ drzewa, które spadają, zmieniają układ hydrologiczny, tworzą wysepki, łachy, mikrołachy, ale co jest ważne, jeżeli podłoże jest kamieniste, to macie szansę spotkać kamienie. Niedobrze tu widzę na, tym, na tej fotografii tego, bo kolor nie jest taki nasycony. Ci, co mają możliwość obserwacji tego w internecie widzą to ciut lepiej. Słuchajcie, to jest kamień porośnięty przez pewnego rzadkiego stwora i nie jest to wcale roban żaden. Słuchajcie, to jest zdjęcie, które to akurat jest z Wikipedii, to jest Hildebrandia Rzeczna. Wygląda jak, czasami jak takie zakrwawione kamienie leżące na dnie. One rosną właśnie w takich bystrzach, w takich potokach, gdzie woda jest dobrze natleniona. Hildebrandia Rzeczna jest krasnorostem. Krasnorostów więcej mamy w Bałtyku, to są takie czerwone, rogate glony. I te, te, te organizmy wodne właśnie tworzą takie niesamowite układy, które czasami potrafią wyglądać naprawdę jakby ktoś kogoś. "Pobił, zabił i ustawił takie fragmenty czerwonych głazów na dnie potoku." Mam dla Was takim jeszcze yy, yy, taką, taką okazję do wyjazdu trochę spoza Polski, no bo co rośnie w Rzece? Czasami może być tak, że w Rzece właściwie nic nie rośnie. To jest Park Narodowy Oulanka, który jest w północno-wschodniej części Finlandii. Zachęcam w ogóle do wyjazdów do Finlandii, bo to jest niesamowity kraj, odkąd zdarza mi się tam być w ostatnim czasie co roku. Jest to dla mnie ogromna przyjemność obserwacji przyrody tej części Europy. I to jest kraj, w którym rzeki tworzą przyłomy na skałach. I w takich rzekach. W tym parku są wodospady. Jeżeli wartki nurt przekraja takie właśnie przełomowe odcinki skalne, może się zdarzyć, że właściwie tutaj niewiele rośnie. Za to sporo pływa i tych pływających organizmów jest dużo pod kamieniami, gdzie jest w miarę cisza i nie ma takich ostrych, e, ostrych e, nurtów, jak tutaj widzimy. Natomiast co warto wiedzieć, że co rośnie w rzece? To rośnie też obok rzeki, bo jeżeli rzeka jest urwista i są odkryte skały, no to właśnie tam można zaobserwować na skałach paprocie. I to jest niesamowite, bo często są to paprocie górskie i w Polsce też przy rzekach, które mają wartki nurt, odkrywane są skały i na nich też można zobaczyć paprocie górskie. A w Polsce możecie zobaczyć też, mówiąc o takich rzekach bardziej ubogich, takie układy, gdzie woda wypływa wprost z ziemi. I to jest źródło, źródło Zygmunta konkretnie, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, okolice, okolice Olsztyna i Złotego Potoku. Tam mamy te, te źródło. Są to źródła na piaskach polodowcowych, więc mamy ten piękny, nie tylko taki układ krystalicznej wody i zimnej przede wszystkim, ale też mamy piach. I tam możemy zobaczyć, że tam rosną z bardzo malutkich form dużo większe, dziwne takie twory. To są wypławki. Wypławki to są kuzyni tasiemców. Tylko, że nie żyją w nas, a żyją sobie swobodnie. I tutaj mówię o tym dlatego, że rosną sobie dosyć powoli, chociaż są bardzo żarłoczne. I wypławki mają taką właściwość, że potrafią stosować niesamowite metody na miłość, ponieważ mają takie strzałki miłości, którymi wbijają sobie w partnera i w ten sposób przekuwają jego powłokę, ten dwór mięśniowo-skórny i w ten sposób mogą doprowadzić do przymusowej kopulacji na przykład. Więc jest to okazja na to, żeby zobaczyć wypławki w krystalicznie czystych źródłach, właśnie takich zimnych. Możecie zobaczyć te organizmy. Ale mówiąc jeszcze o wodach ubogich, yy, mam pewną fotografię. To jest tak zwany krążek Sechiego, czyli metoda badania przejrzystości wody. Yy, I ta woda ma kolor Coca-Coli. Wracamy nad Biebrze. Jesteśmy z powrotem nad Biebrzą, a nad Biebrzą woda w niektórych swoich częściach, biegach ma taki kolor. Czy ktoś z Państwa kojarzy gdziekolwiek wokół siebie rzekę lub jezioro, gdzie woda ma kolor Coca-Coli? No. Byłem nad Supraślą też w Puszce Augustowskiej. Zdarzyło mi się ten fragment obejrzeć. E, Knyszyńskiej też, ale Augustowska też płynie. Ja też. E, Czarna tak. Hańcza i, e... Czarna Hańcza, przepraszam, Augustowska, Czarna Hańcza. Oczywiście, że tak, a Supraśl płynie przez e, Knyszyńską. Tak, Tak, są włosieniczniki, prawda? No właśnie, skąd ten kolor? Fabryki? Piach? Tlenek żelaza, ciekawy kierunek. Torf. To wszystko są przysionki torfowe. Te kwaśne torfy na brzegach Doliny Rzecznej, to jest typ rzeki, który jest inny niż cała reszta, bo ma odczyn zakwaszony, ale naturalnie. Pewnie gdzieś w Dolinie Odry, jak są zrzuty z kopalni, też mogą mieć takie rzeki. Ale to, o tych dzisiaj nie będziemy mówili. To jest taka fotografia rzeki, która właśnie ma dopływy kwaśne, gdzie ta gdzie ten kolor taki yy, herbaty zaparzonej można zobaczyć i tu też możecie zobaczyć, że ta rzeka wtedy ma większą przejrzystość. Jest może bardziej kwaśna, ale jest bardziej też przejrzysta. Co jest z tym związane? Na brzegu takiej rzeki rośnie tużyca. Mamy w Polsce, ojejku, wiele gatunków turzyc, ale mamy też tużyce, które tworzą zwarte połacie i one związane są właśnie z procesami torfotwórczymi, czyli odkładania się fragmentów szczątków roślinnych przez lata, lata, setki lat odkładając właśnie pokłady torfu. Tu turzyca brzegowa, która porasta brzegi biebrzy i jej dopływów. turzyca brzegowa jest taka, jak Państwo tak szybko chwycicie, to zobaczycie krew, bo się po prostu poprzecinacie. Ona jest bardzo ostra, ma piłkowane brzegi liści, i w ten sposób łatwo można e, stracić na przykład kawał, e, kawałek palca. To są bagna biebrzańskie, czyli sąsiedztwo rzeki, gdzie te torfowiska są już na tyle rozwinięte, że możemy zobaczyć na ich terenie na przykład takie rzadkości jak wielosił błękitny, szczególnie roślina, roślina związana z północno-wschodnią Polską. Takim największym obszarem, gdzie jest sporo wielosiłu, to jest właśnie Podlasie. Podlasie żyje, żyje z... Z turystyki, też tej właśnie bagiennej, więc jak ktoś przyjeżdża na, w Dolinę Biebrzy, to szuka niesamowitości. Ja się bardzo ucieszyłem, że mogłem wielośbłękitny zobaczyć. Tam jest owad również ujęty? Tak, przeleciał owad, który przed chwilą zapylał, ponieważ Wielości Błękitny jest nektarodajny i sporo brzęczy wokół niego różnych owadów, które część z nich się stołuje, a część stołuje i zapyla. Ale jeśli mówimy o torfowiskach nadrzecznych, tych torfowiskach niskich, zasilanych wodami dolinnymi, no to storczyki. Tak? Mamy w Polsce ponad 40 gatunków dzikich storczykowatych, i tutaj mamy kukułkę szerokolistną. To jest też piękne spotkanie z takim storczykiem, którego tysiące potrafią, potrafią być w Dolinie Biebrzy. To jest akurat fotografia z mojego regionu, z Kształcenia Ostrowskiej, w okolicach Tuczna. Gdzie ten storczyk też porasta, właśnie taką stróżkę, dorasta taki obszar dopływający do stróżki, i to torfowisko jest jego jednym z ostatnich miejsc. Albo na tych torfach zobaczymy drugiego ciekawego pana storczyka. To kruszczyk błotny. Przepiękna roślina, też związana właśnie z takimi zatorfionymi łąkami blisko cieków. Niestety coraz rzadsze. W tej chwili to jest właśnie efekt tych melioracji historycznych. A to już w ogóle jest rzadkość. To jest rzadkość. Bardzo lubię to spotkanie. To było spotkanie w dolinie, bardzo wciętej dolinie rzeki Watch, która jest rzeką graniczną z Białorusią. My chodziliśmy wtedy w pasie przygranicznym, prawda? To była taka sytuacja, że co się za badania botaniczne zabieraliśmy z ulą, no to gdzieś tam straż graniczna nas goniła, co my tu robimy? No bo wiecie, chodzą w tej z powrotem. To jeszcze nie był ten rok. Bo to był rok 2011 12 to jeszcze było dekadę temu. A to zdjęcie dlatego przytaczam: to jest jedna z najrzadszych roślin w Polsce związanych z dolinami, z dolinami rzek i z, z torfowiskami właśnie dolinnymi, czyli niebielistka trwała. Przepiękna roślina z rodziny goryczkowatych, ona nie rośnie w rzece, rośnie blisko rzeki. Natomiast to zdjęcie zostawiam jako przestrogę, ponieważ ta, cała populacja już w tej chwili nie istnieje. To jest zdjęcie historyczne. Mamy o jeden. Gatunek niżowy, nie gatunek. Jedną populację tego gatunku mniej. Zostały dwie. Wracamy do tego nurtu. Jeżeli nurt jest bystry, a rzeka szeroka, no to przede wszystkim gatunkiem dominującym w takich żyźniejszych rzekach jest czcina. Ta czcina potrafi być naprawdę czasami bardzo wysoka. Jeżeli rzeka też ma taki nurt trochę bardziej powolny, to to jest okazja zobaczyć jeżogłówkę. Jeżogłówkę mogą Państwo kojarzyć z takich charakterystycznych, charakterystycznych owoców, gdzie ona wygląda jak dosłownie najeżone kulki. Zaraz ją pokażę. Ale co mnie zaskoczyło, to że w takich rzekach żyźniejszych, w tych fragmentach, gdzie woda jest po prostu zasobna w składniki, gdzie wylewy właśnie na brzegi powodują, że powstają naturalne takie łąki, żyje sobie żywokost żywokost lekarski, którego masowo można było zaobserwować właśnie w Dolinie Biebrzy i który czasami ma formy białokwiatowe, co ciekawe. Przy takiej liczbie tych osobników to czasami trafiają albinosy. Dalej możemy zobaczyć, że rosną w Dolinie Biebrzy małe łabędzie, <laughs> więc one też rosną. Co prawda nie tak po ale rosną. I to była niesamowita okazja zobaczyć. W tle widać konie, czyli ta gospodarka człowieka też czasami sprzyja gdzieś krążą też, tak, no to jest feria zwierząt. A z przodu widzimy co? Strzałka, tak. I to jest jej kwiat. Mało osób wie, że strzałka ma przepiękne kwiaty, które po przekwitnięciu tworzą, zobaczcie, takie niesamowite owoce. One są jak takie bulwki przyczepione z pięknym ilustracją. Czasami rośnie nowe pokolenie ważek i rośnie miłość też nad rzeką. Tutaj akurat te dwie ważki w świte dziewice one się tutaj ze sobą kojarzyły a ja w tym czasie płynę dalej z wami mamy też taką sytuację że pojawiają się raki oczywiście te raki to tylko w tych rzekach które są naprawdę mają wodę czystą ale oprócz nich pojawia się właśnie rak który jest rakiem inwazyjnym obcym pochodzącym z Ameryki no i co ciekawe wzdłuż tych rzek które mają ziół rośla spotykamy arcydzięgla litwora to niesamowita roślina, która szczególnie jest znana z teatr, stąd Dolina Litworowa. Te nazwy raczej kojarzymy z arcydzięglami, które są górskie, a te arcydzięgle nizinne, to jest zdjęcie, które jest nomen omen. Później się okazało, że jak zostaliśmy właścicielami... Hmm. No tak się stało, że właścicielami, chociaż ja uważam, że nie jesteśmy właścicielami terenów przyrodniczych, ale jest to na naszym gruncie, łąka z takim fragmentem właśnie cieku, żyje sobie w niej arcydzięgie litwor, roślina chroniona, więc my jako przyrodnicy też mamy populację gatunku chronionego. No i przyszła kryska na matyska, teraz my musimy się z tym uporać. W jaki sposób? Bardzo prosto. Po prostu stosujemy gospodarkę do tego, żeby w tamtym miejscu ta populacja mogła trwać, w ten sposób, żeby mogła dalej cieszyć oko. Tym bardziej że to jest jedyna populacja w całym naszym regionie, więc mamy ją też pod naszym oknem. Oraz w całej wsi cieszy bardzo oko w Kocanowie. I z arcydzięgla Litwora robiono z ogonków liściowych takie zielone elementy, które po kandyzowaniu do tortów wkładano. Szczególnie te torty w latach 90., takie śmietanowe, z tym kleksem, zielony taki listek, pachnący. Wszyscy go pociągali, wypluli. No to właśnie arcydzięgi Litwor, a co ciekawe, na naszych terenach robiono z niego także dzięgielówkę, czyli nalewkę na arcydzięglu. Taki ma aromatyczny, korzenny zapach. To też elementy pokazujące, że rzeka daje też zapachy i smaki. Wreszcie mamy rzeki bardzo żyzne, które są zarośnięte w całym swoim odcinku. Właściwie nawet na środku są takie rośliny, jak tu widzimy. To są rzeki, już w których te zmącenie wody też jest związane z tym, że jest bardzo dużo substancji, odkładają się takie właśnie. Proszę, proszę, tu mam pytanie, narzeźnione tak. czy przeżyźnione? A jak użyłem jakie słowa, przepraszam? bo Zastanawiam się po, przeżyźnione. po prostu. Czy, czy to czy to ja, to... Tak. Znaczy, przeżyźnione, to może ja. Tak, przeżyźnione, a wpływ, przez nawozy. Wpływ jakby. Człowieka, no właśnie. Tak, to pływ człowieka, chociaż też w pewnym stopniu te niższe biegi rzek, Wisły Odry, naturalnie zbiega, zbierają całe substancje odżywcze z, górnej, z górnego biegu, więc one naturalnie będą żyźniejsze niż te odcinki źródłowe. Mamy takie fragmenty, gdzie tych roślin się odkłada więcej, no i tu obiecana jest żogłówka, która jest taką rośliną, która tworzy owoce, wyglądające w ten sposób. Możecie też Państwo jeżogłówkę używać do takich naturalistycznych założeń, ogrodek deszczowych. Jest to roślina dosyć częsta, tworzy szablaste, długie liście. Ostatnią fazą zarastania starożytki jest to, że pojawia się w nich bardzo dużo roślin, takich jak rogatek sztywny lub wywócznik. Mogą pojawiać się też rośliny tak jak tu widzimy, czyli co to jest? Grzybienie. Grzybienie białe. To są grzybienie białe, no i właśnie grążele. I to ta sałata. Podwodna to są liście Grążela, który tworzy wersję podwodną, bystrzach i ma zupełnie inne liście niż te nadwodne. Potem pojawia się jeszcze w starorzeczach Osoka losowata, która jest formą takiej rośliny, trochę, trochę bardziej wyglądającą egzotycznie. A do tego stopnia w stanie zarosnąć właśnie takie rzeczy, że już później do niego się w zasadzie nie da wejść w ogóle. Przepiękna roślina, dzika roślina spotykana tutaj. A zbiornik im bardziej zarasta, tym się też trochę zaczyna odżyźniać, bo pojawiają się osady, które kumulują substancje odżywcze. Pojawia się na przykład hydrocharis morsus rane, Natalia, ratuj mnie szybko, żabiściek pływający. Żabiścieki, oraz taka ciekawostka wśród tych żabiścieków. Widzicie, tam jest żabiściek, tutaj żółte kwiatem, więc co to jest? Czy to nie jest on? Oczywiście, że to jest on. Podwodne liście, pęcherzyki. Tak! No, pływasz zwyczajny, czyli roślina mięsożerna. Bo substancji zaczyna brakować odżywczych, więc trzeba je uzupełniać zwierzętami. Więc ten pływacz, jako roślina mięsożerna, łapie te małe, drobne organizmy wodne i w ten sposób sobie uzupełnia braki azotu. Jeszcze oprócz tego bardzo ładnie kwitnie. W tym momencie już nie łapie owadów, tylko mówi zapyl mnie. I poleć do następnego. Tak wygląda koniec właściwie staro rzeczy, które stają się lądowe. A tu jeszcze podam wam taki przykład, bo mówiliśmy o grzybieniach. Warunki klimatyczne. Podpływamy, widzimy grzybienie. Zazwyczaj wszyscy mają grzybienie białe, tak? Ale ja mówię, podpłynę jeszcze bliżej. Ha, faktycznie są to grzybienie białe, mają duże kwiaty rozczapieżone, ale nad Biebrzą spotykamy drugi gatunek, grzybienie północne. I właśnie w rzekach ta różnorodność też zależy od tego, której części świata jesteśmy. I północna Polska jest bogatsza w stanowiskach grzybieni północnych. One mają te kwiaty, zobaczcie, bardziej takie zbite, jak tulipan. Nie są takie rozczapierzone, tylko są zbite. Mają ten kanciate dno kwiatowe. To też można sobie zobaczyć, jaka jest praca botanika. Widzimy kanciate. I kiedy porównamy dwa kwiaty, dopiero widać grzybienie białe i grzybienie północne. Dobra. Wielkość liści jest też zupełnie inna tych dwóch. I tym sposobem do, do, dochodzimy do ostatniego czynnika, przekształcenie rzeki przez człowieka. Z jednej strony człowiek przekształca rzeki na, na potrzeby zakładania łąk. Wypasu zwierząt, ale dzięki temu, zobaczcie, w Dolinie Biebrzy też mamy takie łąki przepiękne łąki z jaskrem żółtym. Te łąki są bogate właśnie w te gatunki, ponieważ są blisko rzeki. Jaskry żółte to są jedne z też roślin właściwie takich związanych z mokrymi rzekami ale też mamy łąki potorfowe, w których rosną na przykład takie piękne rośliny to są prawdziwe, tak zwane łąki kwietne te, które nie siejemy, tylko które występują naturalnie występuje w nich firletka poszarpana. Rdest wężownik, waleriana, czyli kozłek, ta z której się robi krople, oraz przepiękne łany, też powstające w wyniku dawnego wypasu, krwawnika, ale krwawnika wieżbolistnego. No i tutaj fragmenty po wypalaniu jeszcze tego pożarze w Piebrzeńskim Parku Narodowym. Łąki też, które mamy już wyżej, bogate są w przytulię, szczególnie przytulię północną, która jest używana, ta kuzynka Marzany, do leczenia lub barwienia. Oraz dzwonki, dzikie dzwonki, dzwonek skupiony, to też taki piękny dzwonek, który, który w tej chwili ginie. już kończąc te elementy związane z wpływem człowieka i kończąc tę część podróży po, po rzekach, docieramy do wpływu człowieka, czyli też gatunki obce inwazyjne, tak jak kolczurka klapowana, czy niestety też zjawiska przekopywania. To też nie jest moje zdjęcie, to jest z, z internetu, które też pokazuje, że przez to te rzeki niestety giną. Na sam koniec już totalnie zabieram Państwa jeszcze tylko na wyżynę Krakowsko-Częstochowską, gdzie mamy wypływy wód. I tutaj są takie piaszczyste fragmenty źródeł, na których zobaczycie Państwo taką roślinę. I mówię o niej dlatego, że bez niej nie byłoby tego akcentu końcowego. Taka niepozorna roślina. Jest to warzucha polska, związana też bardzo ważna jest dla naszego kraju, ponieważ jest to roślina endemiczna. Czyli jest to jedna z roślin, która występuje tylko w Polsce, nigdzie więcej na świecie. Tak jak Australia ma w koale. Panda w Chinach. Tak, my mamy warzuchę polską i to właśnie roślina, która jest endemitem. Bardzo Państwu dziękuję za to wszystko.